mnie dalej nie rozumie. Pan cały czas nam się do tego. Ale czy pani mnie nie rozumie, powiedziałam osobiście pan chorób. No bez tego już to w tej chwili pani do mam mówi, że nie wolno. Jak chwilica plus, to chwilica plus, proszę panią, nic pan, nie ma. Założyłby pan maseczkę na 5 minut i załatwiłby nie pan nie założę maseczki, dlatego że nie powinien tego ubierać. I nie ubiorę i tego. I ten pan też nie, tak? Proszę panią, ten pan akurat może w tej chwili, akurat, jak pani tak będzie stosowno uważała. W sklepie obsługujemy klientów w maseczkach. Nie mamy takiego obowiązku obsłużyć pana panów bez maseczek. Proszę mi przyjrzeć podstawę tej chwili prawną, które państwo macie. Proszę mi przyjrzeć podstawę. Ja nie muszę panu tego wyjaśniać. Musi pani, dlatego że w tej chwili chcę być obsłużony. I nie mam obowiązku pana obsłużyć. Szczególnie, jeżeli pan wykazuje taką, a nie inną postawę. A jaką podstawę? Dlatego, że tak ręce trzyma? Ja już skończyłam z panami. Jeżeli pan... A ja z panią nie skończyłem. A proszę pani, jeszcze raz panią informuję, że zgodnie z artykułem 135 ukrywanie wszelkich produktów, które są przeznaczone do sprzedaży, jest wykroczeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ukryte do sprzedaży w danym momencie. Bo pani nie chce nas obsłużyć. Tym samym ukrywają państwo produkty, które są, znajdują się tutaj na terenie sklepu. Proszę panią. Ja powiedziałam wszystko, co miałam do powiedzenia. Nie, proszę panią, ale ja jeszcze nie skończyłem z panią, proszę panią. To nie wy będziecie traktować nas, Polaków, a tym bardziej pani się czuje Polką, czy nie? Proszę pana, ta rozmowa idzie nie w tym kierunku. Dziękuję bardzo. A w jakim kierunku? Jeżeli będą jeszcze problemy, tak. Tak, policję proszę wezwać. Ja na to czekam. To my wezmiemy policję. Zobaczymy, czy macie rację. Ja czekam na mandat. Jeżeli się mówi wyraźnie, staczenie tu chwili, proszę pana, ustne. Nie koniec. Te trupy leżą nam na drogach, już taki ta epidemia. Czy komodę państwo mają wybraną? Nie, jeszcze nie do końca. Musimy sprawdzić wyjmes. Halo? Dzień dobry, policja, tak? Tak, potrzebuję interwencji policji. Jestem Wrocław, IKEA, proszę pani. Jaka to jest ulica? Czekoladowa 5. Czekoladowa 5. No to Bielany wrocławskie. Tak, bo to Bielany, tak. Bielany trzeba mówić, a nie Wrocław. Proszę panią, na oświadczenie ustne, jak powiedziałem, nie jestem zobowiązany nosić ani maski, ani żadnej szybicy, proszę pana, jak to się nazywa. I wobec tego przyszedłem i oświadczyłem, że różne zdrowotne mantylice, plus, proszę panią, nie mogę nosić żadnej maski, ani szybicy. Wobec tego pracownik powiedział, no dobrze, no nie mogę pana obsłużyć. Poprosiłem kierownika sklepu lub ochrony. Powiedziano mi wyraźnie, ta pani oczywiście w bardzo taki sposób, bardzo opiskliwy wręcz. Powiedziała, że nie obsłuży nas, bo takie mają rozporządzenie Rady Ministrów. Proszę panią, ale oprócz tego nie znają przepisów. Wiedzą doskonale, że na oświadczenie ustne, jeżeli ja oświadczam, ze względu na... No dobra, proszę pana, nie musi pan tego tłumaczyć. Pan tam nie będzie czekał konkretnie? Dokładnie, jakie to jest stoisko? Dział planowania szaf. Dział planowania szaf, to jest pierwsze piętro, tak? Tak. Pierwsze piętro, za ile państwo tak mniej więcej siedzieć? Nie mam pojęcia, bo to było polska linia obecnie i ja nie wiem. Nie jestem ani kwarantanną, niczym. Tu powiedziałem wyraźnie. Moje nazwisko Piotr Rybak, proszę panią. I pan ze swojego telefonu. Tak. Dobre, jest to przekazane, czekać tam, proszę. Dziękuję, do widzenia. Jesteśmy na żywo. Na żywo, tak? Bardzo dobrze. Myśmy nie przyjechali tutaj, żeby grandzić, żeby to rozrabiać, żeby policję. Chcieliśmy po prostu zrobić zakupy. No niestety. IKEA ma jakieś swoje wewnętrzne rozporządzenie, które mówi, że nie obsłuży, bo co? Bo nie obowiązuje im na terenie tej Rzeczpospolitej, Konstytucja Rzeczpospolitej, bo nie obowiązuje ich nic. Czyli to jest jakby odrębne państwo w państwie? Tak, dokładnie. I co, my mamy się w takim razie dostosowywać, tak, do ich wewnętrznych regulaminów, tak, a nie do Konstytucji, która mówi co innego, tak? No, wybudowali przede wszystkim na terenie Polski, Rzeczpospolitej Polski, na ziemiach Polski,
swoje supermarkety i wprowadzają sobie swoje wewnętrzne przepisy. Wobec tego jest to dla mnie skandaliczne w tej chwili, że my Polacy musimy w tej chwili kłaniać się i prosić, żeby zrobić zakupy w ogóle, żeby być obsłużeni. No to jest w ogóle chore. To jest nie do przyjęcia wręcz. W jakim państwie żyjemy? Piotr, jak się czujesz, wchodząc do takiego sklepu i widząc wszystkich zamaskowanych ludzi? No, widzę właśnie chodzące małpy. Chodzące małpy? Tak, dokładnie. A widzisz, jak wszyscy patrzą się na ciebie? No ja wiem. Wszyscy się bardzo boją, że ja jestem bardzo chory albo niebezpiecznym człowiekiem. A ja tylko po prostu uważam, że ta epidemia, czy pandemia, jak to nazywają, plandemia, po prostu jest tak zwana sztuczna, wywołana tylko po to, żeby to jest pierwszy krok do zniewalenia narodu polskiego. Dzisiaj maseczki, jutro będzie kaganiec, a pojutrze będzie tylko i wyłącznie obsługa poprzez tak zwane karty bankomatowe, a w niedługim czasie będą chipy i wiele rzeczy innych w tej chwili, utrudnień życia obywatelowi Rzeczpospolitej, ale także całego świata, bo to jest w tej chwili wprowadzenie nowy porządek świata przeciwko nam, białej rasie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale jak wchodziliśmy do IKEA, mijaliśmy kilka miejsc, w których stali ochroniarze. Nikt do nas nie poszedł, nikt nas nie zaczepił. Dopiero w momencie, kiedy chcieliśmy nabyć jakiś produkt, zostało nam to uniemożliwione. Tak jest. Minęliśmy bodajże trzy osoby ochroniarskie i nikt w jakiś sposób na mnie zwrócił uwagę. Ponadto wchodzę do innych sklepów na oświadczenie tak zwane oświadczenie ustne, bo taka jest prawda, takie jest rozwiązanie Rady Ministrów i Ministra Zdrowia. Jestem obsługiwany. No niestety w IKEA okazuje się, że ten przepis nie obowiązuje. Oni mają swoje wewnętrzne przepisy. Wobec tego no, trzeba zrobić wszystko, żeby zamknąć działalność IKEA w Polsce i nie tylko takich sklepów wielobranżowych, wielometrażowych. Żeby w końcu posipa rozum do głowy. I między innymi apeluję do Polaków wszystkich, żeby niestety nie poddawali się tym restrykcjom i tym właśnie zasadom, które no niestety wprowadzają sobie te sklepy dla swoich widzimisię. Bo gdyby faktycznie w Polsce była pandemia i była potężna choroba, to będę pierwszym człowiekiem, który będzie prosił naszych rodaków o to między innymi, żeby dbali o swoje zdrowie, prawda? Ale my tutaj widzimy, we Wrocławiu leżą trupy na ulicy, koparkami już w tej chwili zbierają i wrzucają. No to jest... Zakłady pogrzebowe bankrutują? No to już jest taka iluzja. Wobec tego no, nie może być takiej sytuacji, że będzie mnie ktoś zmuszał, jeżeli ja naprawdę jestem, stan zdrowia mój jest taki, nie inny, żeby mnie ktokolwiek zmuszał do ubrania albo maseczki, albo... Przyłbicy. Ta pani powiedziała przed chwilą, no przecież na 5 minut pan może ubrać w tej chwili tą maseczkę. Chodzi tylko i wyłącznie o złożenie zamówienia. Tylko nic więcej. A jak potem już złożę zamówienie, to mogę tą maseczkę zdjąć, no bo już w tym momencie kasę będę wydawał na kasie, to nie będę musiał mieć maseczki. Wobec tego, no do czego to jest paranoja i parodia, do czego w tym kraju dochodzi. Kochani, albo jesteśmy w Polsce i zaczniemy walczyć o to, co jest nasze, albo niestety... Jest tak, jak jest, albo tak będzie jeszcze gorzej. Jak powiedziałem, przepisy swoje, konstytucja swoje, a sklepy, tak jak IKEA, Auchan lub te sklepy w ogóle zachodnie, po prostu lekceważą sobie naród polski. To co, na tę chwilę zrobimy przerwę? Tak, czekamy na policję, zobaczymy. Kochani rodacy, ja nie robię po to, żeby być showmanem. Nie nagrywamy w tej chwili celowo po to, żeby robić show w sklepie, żeby pokazać swoją tam jakąś... Tylko po prostu chcemy pokazać to, że nie może być takiej sytuacji, że przychodzisz w dobrej wierze, zrobić zakupy. Przychodzisz w dobrej wierze, po prostu pozytywnie nastawiony, bo potrzebuję akurat szafy do przedpokoju. I okazuje się, że dwa tygodnie temu zostałem obsłużony bez kłopotów. Nie miałem maski, nie miałem szufizy, nikt się o mnie... Nikt się nie czepiał, nikt o to mnie nie zapytał. Dzisiaj niestety staje się to tak, jak się staje, że nie i koniec. Pracownik sklepu odmawia przyjęcia zamówienia, tak? Dlatego powiedziałem, albo się naród obudzi i tą fałszywą pandemię tej chwili odwoła poprzez wszystkie protesty uliczne, nieuliczne, no albo pogoni tą hołotę rządzącą, która w tej chwili takie, nie inne wprowadza zasady. Dziękuję, Piotrze.
i prawdopodobnie będziemy widzieli się później. Do usłyszenia za 10 minut, a 15 jak policja przyjedzie. Proszę Państwa, jesteśmy w tej chwili właśnie w Ikei na Bielanach Wrocławskich we Wrocławiu. Czekamy na patrol policji. No, mija już prawie 40 minut, jeszcze nie przyjechał. I proszę zobaczyć. Dostaliśmy obsłużeni. Dostaliśmy obsłużeni, ale w restauracji. Tutaj w tej ten koronawirus jest bardzo inteligentny. On jest w tej chwili tak, w restauracji go nie ma, prawda, w Ikei, ale zamian jest w tej chwili tam, gdzie się produkty chce kupić, czy ewentualnie jakiś sprzęt meblowy, czy jakieś gospodarstwa domowego, gdzie nie zostaliśmy obsłużeni. To znaczy, że ten koronaświrus, jak nazywam, jest bardzo inteligentny. On się pojawia tylko w takich miejscach, gdzie można tak zwanym, gdzie można dyskryminować Polaków. Nawet to jest postępowanie, bo jak powiedziała ta pani kierowniczka tego sklepu, ten menadżer sklepu, że to jest wewnętrzne zarządzenie ikeowskiego sklepu. Wobec tego dla mnie jest to rasistowskie postępowanie w stosunku do Polaków na polskiej ziemi. IKEA sobie wybudowała taki szwedzki sklep i okazuje się, że bez maseczki nie obsłużą. Za to obsłużą cię w restauracji ikeowskiej. Proszę zobaczyć. Ale za chwileczkę pójdziemy w tej chwili na zakupić jakikolwiek sprzęt, a między innymi, jak ja powiedziałam szybciej, chcę kupić szafę do przedpokoju i tam już jest koronawirus. I tam trzeba mieć w tej chwili maseczki albo tak dalej szubicę. A tutaj, w tym samutkim sklepie, dokładnie o 10 metrów dalej, jest restauracja i jesteśmy obsłużeni i tutaj wszyscy bez masek siedzą. No to ten koronawirus jest wyjątkowy. On tego grasuje właśnie między innymi tam, gdzie chce w tej chwili tak zwana nacja żydowska i ta ogólnoświatowa WHO, tak się nazywa, tak? Tak, to znaczy ci ludzie, którzy zarządzają ogólnoświatową narracją i dyskryminacją wszystkich ludzi świata. Ja mnie to nie interesuje innych świat, tylko interesuje mnie Polska. Właśnie między innymi w taki sposób wpajają ludziom chorobę, na którą nikt nie choruje w Polsce. W taki sposób wpajają ludziom w tej chwili prowadzą taką psychozę. Psychozę, że ludzie się boją gdziekolwiek pójść bez maski. Te maski, gdyby faktycznie były, chroniły naród polski i nas Polaków, i gdyby faktycznie ta choroba w tej chwili była w naszej ojczyźnie, to ja bym był pierwszy jako nacjonalista, jako patriota i prosił w tej chwili, żeby ludzie w jakiś sposób dbali o swoje zdrowie. Ale proszę, jak może być w ogóle choroba bezobjawowa? To tak samo jak burza bez objawy, tak? No to tak samo jak jest bezobjawowy ten rząd. Bo ten rząd to jest właśnie nie polski rząd, tylko rząd obcej nacji, wiemy jakiej, polskojęzycznej, która się całkowicie podporządkowała w tej chwili tej narracji, no powiedzmy sobie prawdę, żydowskiej, no taka jest prawda w tej chwili. Za chwileczkę mnie ktoś nazwie znów antysemitą. Chciałbym oprócz tego powiedzieć, kochani rodacy, że w tej chwili mówimy o nacji żydowskiej. Żydzi nie są semitami. Musicie o tym wiedzieć. Żydzi dopiero utworzyli Izrael w 1948 roku i nie mogą się nazwać semitami, jak wszystkich nam w tej chwili wpajają. Ponadto, jak wszyscy Państwo wiecie w tej chwili, że semitą, antysemitą jest ten, których nie lubią Żydzi, prawda? Oni nazywają dzisiaj się według dla interesów własnych, nazywają siebie dzisiaj Żydami, jutro Polakami, a pojutrze będą inne narodowości świata. Dla interesów i dla mamony zrobią wszystko w tej chwili, żeby składać własne dzieci i własną rodzinę. Ale to nie odchodzimy od tematu w tej chwili tej nacji, bo ta nacja to jest nie warta w ogóle, żeby o nich o cokolwiek mówić. Tylko ja nie pozwolę jako patriota, jako nacjonalista, żeby siano na polskiej ziemi tak zwany rasizm. Żeby sobie w tej chwili jakiś tam sklep wprowadzał swoje wewnętrzne przepisy. Dlatego, kochani Polacy, czekamy na policję. Nie wiem, już czekamy, jak powiedziałem, długo, nie ma ich. Jeżeli się policja pojawi, zobaczymy, co zrobią. Podejrzewam, że spiszą dane i oddamy ich do sądu cywilnego, a ja naprawdę nie odpuszczę tej sprawy. Ale niestety, jeżeli to będzie w tej chwili 2 godziny, bo tak może to być, no to będziemy musieli zrezygnować z interwencji policji, no i w tym momencie się poddać, no bo 2 godziny czekać na interwencję policji, ale poczekamy jeszcze 40 minut, 20 minut, 30 minut, zobaczymy, co się wydarzy. To tyle na początek. Do usłyszenia. Ikeowski, nie tylko ikeowski, jak pan powiedział przed chwilą, inne sklepy też. Nie tylko.
Piotr Rybak. Panie oficer, weszliśmy do sklepu nie po to, żeby się wandrować lub sobie robić jakąś na chwili, w jakiś sposób w tej chwili i reklamy i tak dalej. Dwa tygodnie temu kupowałem, panie oficer, tutaj w tym sklepie szafę. Z kłopotów pani mi obsłużyła, mimo że nie miałem matki, tylko świadczyłem, że jestem chory, nie noszę i nie mogę tego nosić. Jeżeli powiem państwu tak bardzo nalegać, to przyniosę zaświadczenie przed nim. Ja nie trzeba oświadczenia ustne. Nie, to po dwa tygodnie temu, pracownicy. Dzisiaj przyjechali, dzisiaj znowu żeśmy przyjechali, bo chciałem kupić drugą szafę. Bo potrzebuję tych szaf bardzo dużo, ale wiem, ze względu na finansowe, to można kupić na raz. W razie nie obsłużymy pana, to mnie proszę w tej chwili wezwać ochronę lub menadżer. Proszę pani menadżer, już jej się nie podobało, że tak stało. No proszę pani, nie będzie mówił mi menadżer, to ustaw sobie te kieszenie, czy na ważność i tak dalej. I mówię to samo, co państwu w tej chwili mówię, że będę to pan powiedział, no nie mogę, bo to taka jest prawda. Znaczy, to arogancja, tak dziwne, no nie jest arogancja, ale tak śpiące. Te mają pewne w tej chwili swoje przepisy i ich tak inne przepisy nie obowiązują. Ja mówię tak samo, mnie nie obowiązuje przepis w tej chwili pana ministra Szumowskiego, no bo konstytucja mi obowiązuje. Zaczęła się tak jakoś dziwnie zachowywać i po prostu powiedziała, że nie obsłużą nas. Bo nie obsłużą, bo mają wewnętrzne przepisy i polskie i koniec. To proszę państwa, do czego to dochodzi w tym kraju? Że w tej chwili przepisy wewnętrzne prowadzą sobie IKEA, prowadzą sobie Castorama, OBI i tak dalej. I za chwileczkę dzisiaj mówią, że mamy maseczkę. Chodzić albo no nie będę taki... Jeżeli chodzi o zachowanie pani, tak. To może pan złożyć skargę w sklepie, tak? Tutaj w IKEA. Proszę pani, cywilne, pani, tak? Pani... O samo zachowanie, jeżeli znaczy, nie, zostawmy to, bo ona może też była zdenerwowana i tą sytuacją, która w tej chwili po raz pierwszy może w życiu ją spotkało. No jest, nie, to kobieta, jest to Polka. Mi tylko chodzi o to, że nie możemy tej chwili prowadzać rasizmu, bo to jest rasizm. Ktoś nie chce obsługiwać na polskiej ziemi, na polskim ziemi, mają zgłoszoną działalność gospodarczą w Polsce. Proszę panią, wobec tego no nie może być takiej sytuacji, że ona mi powie na przykład jutro czy pojutrze, prowadzi ich, że mam chodzić na kolana. To nie o to chodzi, proszę pana, chodzi o obawę. Jaką obawę? Obawę w związku z koronawirusem. Panie oficer, to jak to w tej chwili jest, że dokładnie 10 metrów dalej jest restauracja i ten koronawirus... Dzisiaj skupmy się na dzisiaj. Ale to właśnie dzisiaj. Ale chciałem... Mamy pana rozwiązać problem. Ale dobrze, ale ja tylko chciałem to wyjaśnić. Wiemy, jak to wygląda. Jak to wygląda? Koronawirus w Polsce jest bardzo inteligentny. W restauracji go nie ma 10 metrów dalej, a tam jest koronawirus. Ja wiem, ale ja panią... I też nie rozumiemy, że to może jest jakieś niedorzeczne, czy nie wiem, jak to jest... Głupie wręcz, skandaliczne. Ale niestety, no, jak my mamy na to wpływ, tak? Tak jakie nasze przepisy, my musimy je respektować w tym momencie, tak? No ale te przepisy... Proszę panią i proszę pani oficerowie, że w Polsce obowiązuje jednak konstytucja. I w tej chwili nie będzie mi partia jedno... Znaczy Sejm jednopartyjny wprowadzał jakieś ustawy... Dobrze, na tę chwilę czego by pan... Ja bym też oczekiwał, żeby spisać dane tych ludzi, bo ja wystąpię z powództwem cywilnym przeciwko tym ludziom, którzy nie chcieli mnie w sposób godny obsłużyć w sklepie IKEA, a ponadto w taki sposób jest to zachowanie rasistowskie. Bo jeżeli będziesz miał maskę, będziesz obsłużony. Jeżeli nie będziesz miał maski, nie będziesz obsłużony. No tak nie może być. Nie wiem, jak to państwo umotywowali. Obstawiam, że chodziło o tą obawę. Nie, nie chodzi o obawę. Ja nie wiem, bo mnie nie było przy tej sytuacji, dlatego... Dlatego pani powiedziałem, pani oficer, oni powiedzieli wyraźnie, że mają ustawę wewnątrz IKEA-owską, nie ogólnopolską, IKEA-owską. Ja poprosiłem... Oni mają wewnętrzne regulaminy. Ja poprosiłem o te regulaminy. Że jeżeli w sklepie, czy przed sklepem, czy na terenie sklepu, jeżeli są albo wyświetlane, albo w jakiś sposób umieszczone komunikaty, że jeżeli osoba nie ma maseczki, Ale, ale na jakiej podstawie prawnej? Jeżeli takiej informacji nie mają, to nie mogą tego zrobić. Ale to jest kwestia teraz... Pani oficer.
dyrektor, nie może być wewnętrznych przepisów każdego sklepu. Bo w jednym sklepie dzisiaj zrobimy maseczki, w drugim, że będziemy na kolanach mieli chodzić, a w trzecim powiedzą, nie, bo ty jesteś Polakiem, nie masz prawa wejść do sklepu. Jest to Polska, nasza ojczyzna. Jeżeli wybudowali sklep, muszą respektować, po pierwsze, naszą konstytucję, nasze prawo i nasze zasady polskie. I nie będzie nam mówił w tej chwili na przykład jakiś Szwed, że ty Polak, jak nie założysz maski, to nie masz prawa być obsłużony. Oczywiście, bo to jest skandaliczne. Dlatego jest w tej chwili przepis, prawda? Pani muszą w tej chwili zobaczyć ten przepis, prawda? Że mówią na oświadczenie ustne obywatela Rzeczpospolitej, że jest chory, że nie może nosić, oświadczenie ustne. Ale muszą umożliwić sobie zakupy. Może nie na tą chwilę teraz, ale w najbliższym czasie, tak? Także tu nie ma co się obawiać, jeżeli pan ma oświadczenie, zaświadczenie ale pana, to chcę, nie ma problemu. Dlatego chcę wystąpić powództwem. Mogę prosić pana dokument? Dlatego chcę wystąpić powództwem cywilnym do tego sklepu. No jest, jak najbardziej ma pan o to mi chodzi. Tak? Dlatego potrzebna jest w tej chwili mi policja, po to, żeby ich dane w tej chwili. Dobra, były. Więc zrobimy tak. Wylegitymujemy pana. Proszę pana. Pójdziemy do pracowników sklepu. Państwo poczekają, porozmawiamy. To jest pierwszy dowód, pierwsza interwencja policji. Tak, bo. Tak, dokładnie. A ja mam takie małe pytanie jeszcze, drogie panie. Jak to jest z artykułem 135 kodeksu wykroczeń w momencie, kiedy sprzedawca ukrywa produkty przed klientem? Bo w tym momencie zostało popełnione wykroczenie z artykułu 135 KB. Na czym one polegały konkretnie? W tym momencie właśnie produkty, które znajdują się do sprzedaży, zostały przed klientem, przed panem Piotrem, po prostu ukryte i pan Piotr nie ma możliwości dokonania zakupu tych produktów, które wystawione są na sprzedaż. No przez to, że nie został, obsłużony, tak, został złamany artykuł 135 kodeksu wykroczeń. Wiecie państwo, nie możemy do tego pozwolić, miłe panie, przepraszam, tak powiem, że dzisiaj jak powie dziamika, powie nie wchodzisz w maseczce, jutro powie obij sobie, że nie wchodzisz, bo źle wyglądasz, pojutrze na przykład ktoś co innego wymyśli, no jesteśmy w jednym kraju, to jest moja ojczyzna. Jeżeli taki sklep zrobili, no to niestety ten sklep powinien obsłużyć każdego obywatela Rzeczpospolitej. I teraz tak, jeżeli jest chory, boją się, obawiają, oni mają maskę. Wobec tego nie zarażą się ode mnie, prawda? Teoretycznie tak. No, to wobec tego, czy to nie jest postępowanie rasistowskie? Ale praktycznie wychodzą złożenie, że prawo powiedzie każdego. No ale jeszcze raz powtarzam, gdyby zostało to zmienione przez Konstytucję Rzeczpospolitej, no to muszę się podporządkować, ale jeżeli to ustanowiło te prawo Sejm Rzeczpospolitej jednej partii, to się to gdzieś nigdy nie zgodzę. Bo proszę pani, gdyby tutaj faktycznie ludzie chorowali, leżali i to tam sam osobiście prosił Polaków, żeby zadbali o swój stan zdrowia, ale proszę zobaczyć, gdzie ktoś umarł. Czy to nie jest jakaś sztuczna pandemia, która chce nas... Ale to ma się panu, panią. I na tej podstawie oni tych wisiejątek panu rasizm. Tego obsłużymy, tego nie obsłużymy. No chwileczkę. No. Mam do pana pytanie. Tak. Czy pana adres to jest... Tutaj Cesarzowice 3D. Aha, to jeszcze coś innego. Tak, tak. Dobra, to oddaję tylko no, proszę pana adres. Proszę bardzo. Figuruje, bo na starym dokumencie. Proszę pani, ja się bardzo cieszę. Co państwo powiedzą w środku, żeby było do dokumentacji? No szkoda, że tak ja nie mogę być przy tym, bo mogą co innego powiedzieć. Ale wie pan nam powiedział, my to zapiszemy, państwo na pewno zapiszemy. I tak pan by nie miał wpływu na to, co powiedzą. Tak czy siak? Może i tak, macie pan rację. Dobra, aha, Cesarzowice, tak? Panowie tak, byli razem, pisać. Tak, na zakupach? Tak, tak. Jeszcze pan ma dokument? Pana byśmy też prosiły. Jako świadka. Cesarzowice 3D przez 3 55 tak? 080 tak? Kąty wrocławskie. Okej. Okay. No. Dobra. I pan rozumiem, że też z powodów zdrowotnych nie może tej maseczki. Tak, oczywiście. Tak? Gdybyśmy, proszę państwa, gdybyśmy wiedzieli, że taka sytuacja wyniknie, to byśmy nawet tutaj nie przyjechali. No, nie byliśmy świadomi i dlatego prosiliśmy interwencję policji, żeby w jakiś sposób, no tak nie może być. I wiecie, panie 100% wystąpię. Wystąpię z powództwem cywilnym do tego sklepu. Bo w tym momencie poczułem się w tej chwili no bardzo, bardzo no... Dyskryminowany. Dyskryminowany, no. Dobra, niech mi pan powie, bo w zgłoszeniu miałyśmy to, jak pan panie, że tak powiem. Mam dokładnie pylicę płuc i
Jeszcze są dane wrażliwe i nie na informacji. Jeszcze jedno, pani oficer. Takie rzeczy się nie nosi, bo to wszystko jest... Wie pan, bo my jesteśmy też zobligowane, żeby sprawdzić, no, czy faktycznie mam tak jest. Mam pylicę płuc i cukrzycę pierwszego stopnia. Na tą chwilę oświadczenie okej? Tak, tylko tak. Generalnie to trzeba później będzie oświadczenie okazać. To na tej zasadzie wygląda, pani oficer, gdyby, żeby było wszystko z dwóch stron czysta gdyby sytuacja. Nie było podstaw, to bym nie wzywał i narażał w tej chwili państwa na jakieś tam zabieranie wam czasu, tak? To nie jest zabieranie, to jest no tak, ale w tym momencie, gdybyś państwo możecie miały inne obowiązki wykonywać, no niestety trzeba się zajmować takim głupim rozporządzeniem ikeowskim szwedzkiego sklepu, który zarabia na Polakach. Znaczy się rozporządzenie to jest naszego... Ale w rozporządzeniu również napisane jest, że zaleca się. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części maski, maseczki, przybity albo kasku ochronnego w obiektach handlowych lub osobowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach zwalniano. A dalej, dalej pani poczyta. Sąd pierwszej i drugiej instancji. Na oświadczenie ustne? Nie mam tego. No to urwali pani to właśnie. Nie urwali, bo to jest najnowsze rozporządzenie. Którego? Z 7 sierpnia. I kto to rozporządzenie nadał? Partia PiS, tak? Jedna partyjna. Nie będziemy tutaj na tematy jakieś polityczne. A to nie jest polityczne. Proszę panią, te rozporządzenie w tej chwili jest dyskryminujące w tej chwili nas Polaków. Ale tu się tyczy też, tu chodzi również o nasze zdrowie, tak samo jak i pań. Panie w momencie, kiedy noszą dłużej jak 5 minut tego typu maskę, która w ogóle po pierwsze nie chroni pani przed niczym. Ale wie pani, że pani szkodzi sobie tym, w tym momencie swoim zdrowiu i życiu? Ale pana adres na Lipsko? Tak. Słuchajcie panie, no nie możemy pozwolić sobie na to, żeby w naszej ojczyźnie wprowadzano w tej chwili dyskryminację. Bo to jest dla mnie... Jeżeli ja mówię osobiście, że jestem chory, nie mogę i wchodzę do sklepu na przykład do Auschan... Powiedziałem do sprzedawcy i kierownikowi ochrony. Dobra. Taka pani była. Ochrony, a nie ma nie ochrony, sklep, menadżer tego sklepu. Menadżer może. Ale to jest najbardziej dziwne, słuchajcie pan. Myśmy przeszli, sklep meblowy jest połowę sklepu, Jedna ochrona, druga ochrona, trzecia ochrona. Po prostu miłe, sympatyczne panie uśmiechnęły się i nic nie było. Czyli przy samej kasie był problem. Przy stanowiskach. Przy projektowaniu, bo wiecie, taką szafę chciałem zaprojektować, a potem później kupić. No niestety nie obsłużymy pana, bo pani ma maseczki. Mało! Ta pani powiedziała w tej chwili menadżer, a co to panu uszkodzi, za 5 minut ubrać tą maseczkę, a potem pan sobie zdejmie. No to albo chorujemy i jest pandemia tak potężna, że musimy w tej chwili wszyscy chodzić za tymi ustami, nosem i jeszcze oczy pozakrywać. Żebyśmy już nic nie widzieli. Albo co innego, no słuchajcie państwo, jeszcze raz powtarzam, nie przyjechałem po to, żeby robić jakiś tam film, live'a sobie i tak dalej, bo jestem przedsiębiorcą, nie mam czasu na takie rzeczy. Rozumiem tylko, że film nie będzie udostępniany, bo nie wyrażam na to zgody. To idzie na żywo. Dobrze. No to dziękuję. Jestem dziennikarzem. Cieszymy się niezmiernie. Ale słuchajcie państwo, dobrze, przepraszamy pani, że narażaliśmy na jakieś niepotrzebne ceny, dobrze? Panie są w trakcie wykonywania obowiązków, moim obowiązkiem jest nagrywanie, prawda? Dobra, panie oficer, mam minutę, na końcu. Idziemy się rozpoczynać do klepie. Myśmy nie przyjechali tutaj po to, żeby grandzić. Dobrze, my na początek zakończymy tutaj transmisję. No, żeby pani nie miała jakichś tam...